Słuchajcie, ja się nazywam Jakub Barczyński, jestem osobą koordynującą pracę dzisiejszego internatu. Miło mi będzie Was gościć przez te dwa właściwie dni. Gdyby cokolwiek coś było potrzeba, to jeżeli chodzi o sprawę właśnie tutaj noclegu, to z tym się zwracacie do mnie. Każdego roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbywa się cykl wieczorów nauki, czyli spotkań warsztatowych poświęconych bezpośredniej preorientacji zawodowej. Spotkania te pozwalają uczniom trzecich klas gimnazjalnych dokonać świadomego wyboru kierunku kształcenia. Tym razem jako pierwsi udział w Wieczorze Nauki 2018 wzięli w dniach 2-3 marca gimnazjaliści z Kawęczyna. Nastolatkowie zapoznali się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Rolniczych, poznali specyfikę poszczególnych branż, uczestniczyli w warsztatach kulinarnych i eksperymentach chemicznych, zawitali na szkolnym torze gokartowym. Młodzież wkroczyła też dzięki specjalnym goglom do świata wirtualnej rzeczywistości, spotkała grupę radiowców Hi-Fi oraz światowej klasy miksologa Karola Rybickiego. Podziwiała nowoczesną koparko-ładowarkę, drukarki 3D, urządzenia stanowiące nowinki z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, symulatory pracy poszczególnych elementów maszyn i urządzeń rolniczych. Sporym zaskoczeniem była prezentacja zdalnie sterowanego ciągnika rolniczego. Jesteś dzisiaj gościem specjalnym Wieczoru Nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich. Jak to jest być żywą inspiracją dla młodzieży? Oj, bardzo trudne pytanie, bo nie uważam się za żywą inspirację, chociaż moja droga życiowa ułożyła się tak, że udało mi się jakiś fachu się nauczyć, fach w ręku. Cieszę się, że mogę tutaj być i dzielić się swoją pasją, swoją wiedzą z najmłodszymi właściwie, z nastolatkami, którzy dopiero wkraczają drogę w dorosłe życie. Mam nadzieję, że zainspiruję ich do tego, żeby sami podążali własną ścieżką. Po pierwsze ją odkryli, a po drugie bardzo mocno zaangażowali się w to, co chcą w życiu robić, bo to jest najważniejsze. Twoja obecność nie polega na tym, żeby namawiać do zostania mistrzem sztuki barmańskiej, tylko żeby ten upór przełożyć na inne dziedziny, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. W tym, w czym ja się znalazłem, niekoniecznie każdy człowiek się znajdzie, mamy szkoła w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół, jest fantastycznym miejscem, bo może, że tak powiem, zapewnić dla takiego młodego człowieka szerokie spektrum umiejętności, od tak bardzo popularnej teraz mechatroniki po znaną z osiągnięć szkoły sport, który jest tutaj, który zawsze był mocną stroną, jak również w tej chwili gastronomia. Już niedługo będzie otwarta nowa, bardzo, bardzo nowoczesna pracownia, gdzie adepci gastronomii też będą mogli nabywać bardzo, bardzo zaawansowanych umiejętności. Co mistrz Karol Rybicki pokaże dzisiaj młodzieży? Dziś pokażę... Chciałbym ich zainspirować tym, że wyobraźnia
cieszenie się różnymi smakami niekoniecznie musi być czymś, co się widzi w telewizji, ale chciałbym, żeby każdy spróbował chociażby w domu nowych smaków, nowych rzeczy, bo to w życiu bardzo, bardzo pomaga. To, że jesteśmy otwarci na nowe rzeczy i na nowe doświadczenia. Młodzi ludzie przekonali się, że warto stać się częścią społeczności zespołu szkół rolniczych, gdyż dzieje się tu nieustannie wiele niesamowitych rzeczy. Wszakże już niebawem, w czerwcu, w szkole zorganizowany zostanie Dzień Olimpijski. Trwa także proces tworzenia unikalnego w skali Europy, a może i świata, Centrum Precyzyjnego Rolnictwa. Mieliśmy przyjemność gościć w ten weekend uczniów z gimnazjum z Kawęczyna. Rozpoczęły się wieczory nauki, czyli cykl warsztatów, który prowadzimy już od kilku lat. Z każdym rokiem wygląda to inaczej, z uwagi na to, że szkoła się zmienia. Powiat turecki bardzo mocno inwestuje w naszą bazę technodydaktyczną, co mogliśmy już pokazać uczniom z Kawęczyna. Myślę, że ta forma doradztwa zawodowego jest bardzo ważna z punktu widzenia tego, jakie uczniowie mają predyspozycje, co tak naprawdę chcą osiągnąć w swoim życiu i co tak naprawdę chcą dalej robić. Myślę, że ten projekt został zauważony również przez Komisję Europejską. Z uwagi na to, że w 2017 roku miałem przyjemność pokazywać ten projekt na New Education Forum, czyli konferencji, która odbyła się we Włoszech, w Turynie, jako jedna z lepszych form doskonalenia zawodowego i doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów lub też uczniów, którzy tak naprawdę kształcą się jeszcze ogólnie. Myślę, że uczniowie z Kawęczyna zobaczyli u nas pracownię precyzyjnego rolnictwa, mogli spróbować pojeździć ciągnikiem, który tak naprawdę jeździ w sposób autonomiczny, jest zaprogramowany i pokonuje dystans bez sterowania kierownicą. Zobaczyli również nową koparkę-ładowarkę, która dostarczona została do zespołu szkół rolniczych w piątek. Mogli popróbować swoich sił na różnych płaszczyznach. Był również z nami specjalny gość, czyli Karol Rybicki, miksolog klasy europejskiej, który zachęcił uczniów i pokazał im, że dzisiaj, jeżeli będziemy traktować swoją pracę z pietyzmem, z precyzją i z dokładnością, możemy osiągnąć sukces. Wystarczy powiedzieć, że Karol to osoba, która tak naprawdę w swoim życiu spotkała się z takimi gwiazdami jak Rihanna, jak Pitbull, wszystkie gwiazdy, które znamy z hollywoodzkiego szklanego ekranu, to osoby, z którymi Karol mógł, że tak powiem, bywać na tych samych imprezach, mógł ich obsługiwać i z tego też jest dumny i pokazuje najwyższą klasę światowego barmaństwa. Myślę, że uczniowie z Kawęczyna dzisiaj pojadą do siebie z lepszą wyobraźnią o kształceniu zawodowym, o tym, co chcą robić w życiu i jak tak naprawdę wybrać dalszą ścieżkę życia zawodowego, aby nie rozczarować się i aby w przyszłości móc doskonalić się w tym, co kochamy, w tym, co lubimy i łączyć pracę z pasją. Wieczór nauki sprawił, że u wielu młodych Kawęczynian kwestie wyboru przyszłej ścieżki kształcenia doprecyzowały się, a świadome podjęcie życiowej decyzji stało się łatwiejsze. Wyjazd był bardzo pozytywny, nauczyliśmy się tutaj bardzo dużo rzeczy, poznaliśmy jakieś nowe atrakcje, które mogą nam pomóc przy wyborze zawodów w przyszłości. Myślę, że szkoła jest warta uwagi, ma bardzo rozbudowane wszystkie kierunki, można się wszystkiego nauczyć, jest bardzo dużo maszyn, jest bardzo dużo symulatorów, na których można się uczyć, co daje lepsze poczucie w pracy potem, jest większe doświadczenie. No i noc nauki uważam za bardzo pozytywną. Już w najbliższy weekend o tym, jak przyjemnie płynie czas podczas wieczorów nauki, czyli projektu, który zdobył uznanie specjalistów podczas New Education Forum 2017 w Turynie, przekonają się kolejni uczniowie klas gimnazjalnych. W imieniu moim jako wychowawcy Krzysia chcę bardzo serdecznie podziękować za to spotkanie. Naprawdę to jesteśmy w szoku. Myśleliśmy, że to troszeczkę z mniejszym splendorem będzie. Zaopiekowaliście się nami no, rewelacyjnie. Myślę, że chyba zgadzacie się z tym, co mówię, dzieciaczki. Fajna zabawa, zintegrowali się, no nie przespali nocy, ale myślę, co najważniejsze, że troszeczkę namieszaliście im w głowie i macie już bardziej sprecyzowane cele, jeśli chodzi o podjęcie decyzji tutaj, co dalej, jaka szkoła, tak?